30 lat pefron, audiodeskrypcja, czołówka. Na ekranie znajduje się kilkadziesiąt małych kolorowych zdjęć uczestników projektu. Zdjęcia znikają, na białym tle pojawia się kontur czerwonego tulipana z zieloną podwójną łodygą i napis 30 lat pefron. W trakcie filmu w lewym górnym rogu ekranu jest tulipan i napis 30 lat. Na dole znajduje się biały pasek z informacją. Wykorzystaj szansę. Powróć lub wejdź z sukcesem na rynek pracy. W celu zgłoszenia się do projektu, zadzwoń pod numer infolinii 22 50 55 600. Po prawej stronie paska jest małe niebieskie logo z trzema gwiazdkami funduszy europejskich niebieska flaga Unii Europejskiej z gwiazdami ułożonymi w okrąg. Po środku jest biało-czerwona flaga i napis Rzeczpospolita Polska. Kiedy pierwszy raz pojawia się udzielająca wywiadu osoba, nad białym paskiem jest biało-zielona wstęga z nazwiskiem i funkcją tej osoby. Po krótkiej chwili wstęga znika. Rozmówcy mają przypięty do ubrania mały czarny mikrofon. W momencie, gdy lektorka wymienia ośrodki kompleksowej rehabilitacji, na ekranie ukazuje się jasno-brązowa mapa Polski z zaznaczonymi czerwonymi kwadracikami miejscowościami. Film nakręcony jest na terenie ośrodka rehabilitacji kompleksowej w Grębiszewie, zbudowanego na dużym, zadbanym terenie. Na środku terenu jest okrągły, wyłożony kamieniami na brzegu staw porośnięty trzciną. Na tafli wody zielone liście z żółtymi kwiatami, czyli grążel żółty. Na około stawu niskie ogrodzenie z drewnianych słupków połączonych grubym sznurem. Za stawem gęste krzewy i drzewa. Kamienna ścieżka prowadzi od stawu do białej altanki, a dalej do długiego półkolistego kompleksu Centrum Rehabilitacji obok lasu, w którego ciągu są jedno- i dwupiętrowe połączone ze sobą budynki. Przed wejściem ustawiony jest stojak z rowerami. W filmie rozmówcami są osoby zarządzające ośrodkiem. Dorota Habich, zastępca zarządu PEFRON do spraw programowych, siedzi za biurkiem w swoim gabinecie. Ma długie kasztanowe włosy, duże okulary w czarnych oprawkach, jest ubrana w czarny żakiet i białą koszulę. Jacek Kokot, kierownik ośrodka rehabilitacji kompleksowej w Grębiszewie, stoi na tle oświetlonych jaskrawym słońcem drzew. Ma na sobie błękitną koszulę ze stójką zapinaną na guziki. Słoneczny dzień, białe kiście kwiatów, wśród których lata pszczoła. Kamera pokazuje ogólny widok na teren ośrodka, a także poszczególne elementy: staw, altankę, kompleks rehabilitacyjny. W trakcie filmu pokazane są również gabinet, ćwicząca pod okiem trenerki kobieta w sali rehabilitacyjnej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowym Instytutem Badawczym od stycznia 2018 roku realizuje projekt pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy. Począwszy od września 2019 roku, rozpoczęło się testowanie usług rehabilitacji kompleksowej w czterech ośrodkach, w tym w ośrodku w Grębiszewie. Dorota Habich. Rehabilitacja kompleksowa jest ofertą dla osób, które wymagają wsparcia, zarówno w zakresie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Te działania prowadzimy równocześnie podczas pobytu w ośrodku rehabilitacji kompleksowej. Jacek Kokot. Uczestnik przebywa w ośrodku około pół roku, natomiast czas jest uzależniony od jego indywidualnych potrzeb. Założenia projektowe są takie, żeby uczestnik uzyskał możliwość wejścia na rynek pracy. Ośrodki kompleksowej rehabilitacji prowadzone są również w Nałęczowie, Wągrowcu i Ustroniu. Na ekranie tulipan z napisem 30 lat pefron. Małe kolorowe zdjęcia. Na środku ekranu symbole strony internetowej pefron.org.pl, Twittera fundusz pefron, Facebooka fundusz.pefron, YouTubea pefron, Instagrama pefron.org.pl. Na białym tle na górze ekranu powiększone logo Funduszy Europejskich Wiedza, Edukacja, Rozwój. Po prawej stronie napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. Obok niebieska flaga Unii z gwiezdnym okręgiem. W środku biało-czerwona flaga, obok napis Rzeczpospolita Polska. Poniżej informacje. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez budżet państwa. Na dole ekranu. Kontakt pefron, infolinia 22 50 55 600. Adres mail org małpa pefron org.pl www rehabilitacja kompleksowa